Dziękujemy, dziękujemy. Raz. Tak. Dzień dobry Państwu. Radością miałem okazję wraz z Panem Prezesem, z Panem Ministrem obejrzeć ten zakład, jeden z największych zakładów już nie tylko w tym regionie, ale w Polsce. Zakładów, które są całkowicie w polskich rękach. Całkowicie polski, prywatny, można powiedzieć rodzinny kapitał. Taka rodzinna firma, która kojarzy nam się przeważnie z małą firmą, z małym zakładem usługowym. Tutaj to wielki zakład zatrudniający około 1000 osób, produkujący na wiele rynków, nie tylko rynek polski, ale wiele rynków międzynarodowych. Oglądaliśmy maszyny rolnicze, które trafiają do tak dalekich krajów jak Australia, Nowa Zelandia czy Stany Zjednoczone. Oczywiście możemy się pochwalić, że w Polsce są takie firmy, które potrafią sobie radzić, potrafią się rozwijać, potrafią zdobywać międzynarodowe rynki. Takie firmy i każda inna działalność gospodarcza, polska działalność gospodarcza, gdzie polscy obywatele, Polacy angażują swoje siły, angażują swoją pomysłowość, swoją aktywność w działalność gospodarczą, będą się cieszyć, cieszą się i będą się cieszyć wsparciem polskiego rządu. My uważamy takie polskie firmy od tych najmniejszych mikroprzedsiębiorstw, poprzez małe firmy, średnie, aż po duże zakłady, takie jak ten, za fundament polskiej gospodarki. Obok tych wielkich zakładów będących w polskich rękach, spółek Skarbu Państwa, które nadzoruje jako minister aktywów państwowych, to właśnie tysiące tego typu przedsiębiorstw w Polsce decyduje o obliczu naszej polskiej gospodarki. I ta firma, tak jak wiele, tysiące firm w Polsce w ostatnich tygodniach i ostatnich miesiącach przeżywała problemy związane z koronawirusem, z epidemią koronawirusa i z perturbacjami gospodarczymi, które dotknęły nas wszystkich, nie tylko Polskę, ale praktycznie cały świat, globalną gospodarkę, w związku z ograniczeniami, jakie ta epidemia wprowadziła, zmusiła nas do wprowadzenia. My jako rząd Rzeczpospolitej zareagowaliśmy szybko, uznaliśmy za nasz podstawowy obowiązek nie tylko walkę z tym zagrożeniem w tym wymiarze medycznym, ale również walka z zagrożeniem gospodarczym. Nam groził wielki kryzys, taki kryzys, który dzisiaj jest widoczny już w bardzo wielu krajach i europejskich, i w największych gospodarkach światowych, kryzys związany z upadkiem wielu firm, z utratą pracy przez miliony czy dziesiątki milionów ludzi na świecie. My z pełną determinacją zdecydowaliśmy, że do takiego czarnego scenariusza w Polsce nie dopuścimy. Dlatego bardzo szybko rząd podjął inicjatywę kolejnych tarcz antykryzysowych, kolejnych rozwiązań, które miały trafić do polskich przedsiębiorców, trafiły do polskich przedsiębiorców i które chronią skutecznie miejsca pracy. Cztery tarcze już wraz z tą najnowszą, którą w zeszłym tygodniu przyjął ostatecznie Sejm po poprawkach Senatu, a pan prezydent podpisał. Cztery tarcze, które okazały się skuteczną ochroną dla polskiej gospodarki, dla polskiej przedsiębiorczości, dla polskich przedsiębiorców, dla firm takich jak ta, w której w tej chwili jesteśmy. Integralną częścią tych tarcz był cały zestaw działań, które miał chronić stabilność miejsc pracy, stabilność zatrudnienia. Wychodziliśmy z założenia, że naszym obowiązkiem jest nie dopuścić do powrotu tej plagi, tej strasznej plagi bezrobocia, która była takim wielką tragedią dla wielu rodzin w Polsce przez ostatnie 30 lat. Udało nam się w ciągu ostatnich 4 lat zniwelować bezrobocie w Polsce do rekordowo niskiego poziomu i to jest osiągnięcie, które uważamy za niezwykle ważne i takie, które chcemy za wszelką cenę zachować. I dlatego skupiliśmy się na tych działaniach, które chroniły miejsca pracy, stąd dopłaty do każdego etatu, do osób zatrudnionych, tak aby pomimo kryzysu, pomimo często przestoju, pomimo spadku obrotów, te miejsca pracy zostały zachowane i żeby były gwarancją tego również w momencie, kiedy kryzys minie, kiedy miną ograniczenia, miną chociażby te ograniczenia w kontaktach międzynarodowych, również ograniczających eksport, właśnie działalność w tym zakresie, to było ważne chociażby tutaj, w tej firmie, w której jesteśmy, żeby ta produkcja mogła bardzo szybko wrócić do
poprzedniego stanu, a zachowanie zatrudnienia wykwalifikowanych kadr to była gwarancja właśnie takiego szybkiego powrotu na rynek. Dlatego wypłaciliśmy już 100 miliardów złotych, o tym mówił wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki, w ciągu 100 dni obowiązywania przepisów tarcz antykryzysowych. 100 miliardów złotych, które trafiły do polskich firm i pozwoliły im przejść suchą stopą przez ten najgorszy okres. To jest 100 miliardów w różnej formie, zarówno w formie gotówkowej, bezpośrednich dopłat dla firm, w formie pożyczek, ale również w formie gwarancji bankowych, gwarancji kredytowych, różnego rodzaju finansowych instrumentów, które pozwoliły zachować płynność, pozwoliły przetrwać ten najgorszy okres kryzysu. Tutaj w województwie podlaskim, w którym dzisiaj jesteśmy, ta pomoc była niezwykle znacząca, jeśli chodzi o tylko te bezpośrednie dopłaty do miejsc pracy, to rzeczywiście tysiące firm i 170 milionów złotych bezpośrednich dopłat do miejsc pracy. Również tutaj firma Metalfa, w której jesteśmy, to taki dobry przykład firmy, która skorzystała z tych mechanizmów. 3,5 miliona złotych trafiło tutaj bezpośrednio i pozwoliło przetrwać kryzys i zachować również zatrudnienie, spowodować, że ta produkcja mogła w pełnym wymiarze ruszyć natychmiast po okresie spowolnienia. Również tutaj na Podlasiu dziesiątki tysięcy firm dostały w pomoc w zakresie mikropożyczek. Ponad 44 tysiące firm otrzymały pożyczki po 5 tysięcy złotych na taką natychmiastową reakcję, natychmiastowe pokrycie kosztów w pierwszym okresie kryzysu. 220 milionów złotych to jest cała suma, która trafiła do podlaskich przedsiębiorców. Udało nam się spowodować, że dzisiaj polska gospodarka będzie mogła szybko wracać do poprzedniego stanu, że ten wielki kryzys, który jest kryzysem ogólnoświatowym, kryzysem, który dotyka wszystkie gospodarki, mamy nadzieję, tak twierdzą eksperci, tak twierdzą analitycy rynków w Polsce, będzie stosunkowo mało odczuwalny, że będziemy jako społeczeństwo, jako pracownicy będziemy mogli przejść przez ten kryzys w miarę suchą stopą, pewnie bez perturbacji się nie obędzie, ale szybkie działanie ze strony rządu, szybka, sprawna współpraca pomiędzy większością parlamentarną, między rządem a panem prezydentem spowodowała, że mogliśmy szybko z tą ofertą pomocy trafić do tych potrzebujących przedsiębiorców. Jest takie, szanowni państwo, chińskie przysłowie, kto szybko daje, dwa razy daje. My rzeczywiście działaliśmy szybko. Działaliśmy szybko, bez ociągania się, bez jakichś zbędnych procedur, zbędnych dyskusji. Wiedzieliśmy, jak działać, byliśmy w stałym kontakcie z ekspertami, byliśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami, słuchaliśmy głosu przedsiębiorców, którzy formułowali oczekiwania wobec rządu. My bardzo szybko te oczekiwania realizowaliśmy. Efekt jest widoczny chociażby tutaj w firmie Metalfa, w której jesteśmy. Widzimy, że nasze działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, działania pana prezydenta Andrzeja Dudy, który cały czas współdziałał z rządem w przygotowywaniu tych dobrych rozwiązań, dały swój pozytywny efekt. Dziękuję, pan minister. Szanowni państwo, zaprosiliśmy pana premiera do naszego województwa z kilku powodów. Po pierwsze, żeby pokazać, że Podlaskie to nie tylko i wyłącznie piękne krajobrazy i rolnictwo, to już jest powszechnie znane, ale chcieliśmy także wyraźnie pokazać, że u nas są duże polskie firmy produkujące nie tylko na rynek krajowy, ale także na rynek zagraniczny. Metalfach jest tego bardzo dobrym przykładem. Drugi powód to, żeby pokazać wyraźnie, że tarcza antykryzysowa to nie jest tylko i wyłącznie przedsięwzięcie, pomoc, która działa gdzieś tam w innych częściach Polski, ale także w tych mniej kojarzących się z przedsiębiorczością województwach odgrywa bardzo ważną rolę. Te liczby, o których pan premier przed chwilą mówił, to tak naprawdę realne miejsca pracy. Te miejsca pracy, które udało się uratować także na Podlasiu. To dzięki temu u nas także tej fali bezrobocia nie będzie, tak jak i chociażby na Śląsku, o którym się znacznie częściej w takim kontekście mówi. No i wreszcie powód trzeci to pokazanie, że ta przedsiębiorczość to nie tylko i wyłącznie firmy państwowe. Pan premier
odpowiada akurat za firmy państwowe. U nas w regionie ich jest zdecydowanie mniej, ale tu specjalnie chcieliśmy pokazać, że duża firma to nie musi być duża firma państwowa. To może być także firma prywatna. I czwarty element to pokazanie, że nie tylko przedsiębiorcy są w tym momencie ważni, ale także funkcjonowanie administracji. Tu są z nami starostowie kilku powiatów naszego województwa i na ich przykładzie wyraźnie widać, że to od sprawności samorządu bardzo często zależy, czy ta pomoc państwowa ostatecznie szybko trafia do tych, którzy jej potrzebują. Pan prezes firmy wyraźnie o tym mówił, że był aż zaskoczony szybkością działania urzędników. My najczęściej przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że urząd kojarzy się z jakąś opresją i opieszałym działaniem, a tu ta pomoc wielomilionowa nadeszła zaledwie w ciągu kilku dni. I to samo potwierdzają inni, i duzi, i mali przedsiębiorcy. I to wyraźnie widać w zestawieniu chociażby z Warszawą, która twierdzi, że nie jest w stanie sobie poradzić, a prezydent obiecuje, prezydent Warszawy oczywiście, mówi, jak mógłby zarządzać Polską wspaniale, a nie radzi sobie z zarządzaniem Warszawy. Tu na miejscu w województwie podlaskim pokazujemy, że te instrumenty wsparcia polskich przedsiębiorców, które zostały uchwalone przez Sejm, zaproponowane przez rząd we współpracy z panem prezydentem, dobrze funkcjonują. To dzięki temu wsparciu, panie premierze, nie tylko Metal Fach, ale dziesiątki, setki dużych firm i tysiące tych małych mikroprzedsiębiorstw mogły przetrwać ten trudny okres i dzięki temu my także tu na Podlasiu będziemy mogli spokojnie patrzeć w przyszłość i zastanawiać się, jak rozwijać gospodarkę, a nie jak tylko i wyłącznie walczyć z kłopotami. Dziękuję. Pan prezes. Tak w ogóle chciałem podziękować, panie premierze, za przyjazd. Nieraz ja wiem, że macie napięty program, ale podczas nawet takiego krótkiego spotkania można wymienić parę zdań. Może czasami też posłuchać, jak to wygląda z naszej strony, a z tą tarczą pomocową rzeczywiście. Myśmy skorzystali z Funduszu Gwarancyjnego Świadczeń Pracowniczych i potwierdzam, naprawdę reakcja była taka, że ja sam nie wierzyłem, że coś tu za szybko to się odbyło, ale tak rzeczywiście było i wszyscy ci, którzy korzystali, na pewno potwierdzą moje słowa. Nie wykorzystaliśmy pełnej możliwości jakby pozyskania tych środków, dlatego że już później nie było potrzeby. Jakby ten pierwszy miesiąc marzec był takim najbardziej nerwowym miesiącem, bo nie wiadomo było, co się będzie dalej działo. Dzisiaj myślę, że w przypadku naszego przedsiębiorstwa to już jest sytuacja uspokojona. Wybiegając tak troszeczkę na drugie półrocze, no to się zastanawiamy. Przygotowujemy się na różne warianty. Być może będzie dalej tak, jak jest, być może będzie lepiej, ale też i analizujemy, co się stanie, jak być może nastąpi jakiś powrót wirusa, czy będziemy zmuszeni do jakiegoś wyhamowania produkcji. Ja jeszcze, panie premierze, tak korzystając ze spotkania, mam taką prośbę, żeby wy jako rządzący też czuwali nad tym, żebyśmy my mieli możliwość konkurencji z innymi państwami. Niestety to się globalizuje, żebyśmy mieli cenę mediów nie droższą niż inni, żebyśmy mieli podatki nie droższe jak inni i wtedy będzie nam o wiele łatwiej konkurować. My już wtedy sobie będziemy radzić na tym rynku. Ale żebyśmy nie byli na takiej pozycji, że mamy drożej, mamy czy wyższe podatki, czy droższą energię. To chyba na tyle. Dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że ten apel, który wygłosił pan prezes przed chwilą, to jest apel, który mamy głęboko w sercu. Właśnie w tym kierunku chcemy działać i nawet, panie prezesie, wyprzedzamy i wyprzedziliśmy do pana oczekiwanie, to chociażby jeśli chodzi o podatki, to przypomnę, że poprzednie 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, poprzednia kadencja to był okres bezprecedensowego obniżenia podatków od przedsiębiorstw, podatek CIT obniżyliśmy rekordowo z 19 do 9%. To jest skala obniżki podatków, jakich myślę współczesna Europa nie widziała, więc odpowiadamy na ten apel przedsiębiorców. Rzeczywiście chcemy, żeby polskie firmy były firmami konkurencyjnymi, żeby miały szansę
rywalizować z wielkimi podmiotami gospodarczymi, bo wiemy, że to są firmy, które, zagraniczne firmy, które budowały się przez dziesiątki, a często przez sto kilkadziesiąt czy jeszcze więcej lat, kumulowały kapitał, kumulowały doświadczenie, budowały swoją potęgę. Nasze firmy są firmami młodymi. Firmami, które mają kilka, kilkanaście czy dwadzieścia kilka lat, tak jak w tym przypadku pan prezes mówił o tym, jak firma startowała w garażu i następnie rozwijała się krok po kroku. I dzisiaj tego typu firmy muszą mieć rzeczywiście prawo do i warunki do równej konkurencji, do tego, aby móc rywalizować z tymi podmiotami, które są podmiotami zagranicznymi, które na naszym rynku prowadzą swoją działalność. Zrobimy jako rząd wszystko, robimy i zrobimy jako rząd wszystko, żeby tak właśnie było i żeby ten apel pana prezesa realizować cały czas, również w tych najbliższych latach, kiedy jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy odpowiadać za Polskę. Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego jest szczególnie tutaj wyczulony na punkcie wsparcia polskiej przedsiębiorczości i ten priorytet naszego rządu się nie zmieni. Czy można byłoby zadać dla pana premiera trzy pytania? Proszę. Od redakcji TPN24, Wiktoria Rządkowska. Pierwsze pytanie dotyczy aktualnych wydarzeń. Posłowie Koalicji Obywatelskiej nie zostali wpuszczeni do magazynów Poczty Polskiej po tym, jak odkryli, że są tam magazynowane pakiety wyborcze z 10 maja. Jak pan skomentuje to wydarzenie? I dodatkowo w tym pytaniu, kto poniesie koszty za te pakiety? Czy Poczta Polska, a jeżeli nie Poczta, to kto? Ja muszę powiedzieć, że my tutaj jesteśmy rzeczywiście i dbamy o to, aby polskie firmy w czasie kryzysu nie ucierpiały. Pracujemy nad tym. No, jak widać, są politycy, którzy w tym czasie wolą bawić się w podchody, wolą zajmować się innymi sprawami. No cóż, mają do tego prawo oczywiście, chociaż pewnie wszyscy byśmy oczekiwali, żeby posłowie tak poważnej partii jak Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska zajmowali się sprawami poważnymi, ale oczywiście odpowiadając na pani pytanie, oczywistym jest, że to nie Poczta Polska będzie ponosić koszty przygotowań do wyborów. Poczta działała na podstawie decyzji rządu i za swoje działania będzie musiała mieć zwrócone te koszty. To jest w oczywisty sposób koszt, który będzie musiał być pokryty z budżetu państwa, chociaż chciałoby się, żeby te koszty ponieśli ci, którzy za powstanie tych kosztów odpowiadają. Mówię tutaj o politykach Platformy Obywatelskiej i szerzej opozycji, którzy nie dopuścili swoimi działaniami do odbycia się tych wyborów w konstytucyjnym terminie. To oni są odpowiedzialnymi za to, że te wybory się nie mogły odbyć i że w związku z tym powstały również związane z tym koszty. Ale wiemy, że politycy opozycji nie będą skłonni, żeby zapłacić za wyniki swoich działań. W związku z tym najprawdopodobniej to będzie musiał, te koszty będzie musiał pokryć budżet państwa. Trzy pytania. Drugie pytanie dotyczy spotów, które się pojawią opublikowane przez kancelarii premiera pod nazwą Inwestycje w samorządzie, który mówi, jak rząd PiS wspomagał samorządy. Niestety ten spot został skrytykowany przez Związek Miast Polskich, który nazywa to propagandową marnością i zarzuca, że nie są wskazane w tym spocie wydatki. Jak pan to skomentuje? Ja się dziwię, że są samorządy, które nie dostrzegają ogromnych środków, które zostały uchwalone ustawowo czy przez większość parlamentarną, przez Prawo i Sprawiedliwość, inicjatywy rządu i dzisiaj płyną rzeczywiście szerokim strumieniem do samorządów, chociażby w postaci Funduszu Dróg Samorządowych, ale też wsparcia innych inwestycji realizowanych przez samorząd. Rozumiem, że mamy dzisiaj kampanię wyborczą i że część samorządów, szczególnie tych rządzonych przez samorządowców związanych politycznie, bardzo blisko związanych z partiami opozycyjnymi, dzisiaj o tym nie pamięta. Ja myślę, że skończy się kampania wyborcza i ci sami samorządowcy sięgną po te pieniądze i będą dzięki nim realizować wiele oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Cieszy mnie to, że dzięki działalności naszego rządu, większości parlamentarnej, pana prezydenta Andrzeja Dudy, w bardzo wielu samorządach udało się zrealizować wiele niezwykle istotnych inwestycji. Tak będzie również w najbliższych latach. I ostatnie pytanie, jeżeli mogę. 15 maja, 5 dni po nieodbytych wyborach korespondencyjnych, premier Morawiecki wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia własnej decyzji. Poseł Karpiński na swoim Twitterze zarzuca wam, że wyrzuciliście 70 milionów złotych w błoto,
czyścicie dokumenty i zapowiada poselską kontrolę w kancelarii premiera. No to już mówiłem na początku, dokładnie tego samego to dotyczy. Pan poseł Kierwiński powinien się uderzyć w piersi, bo to między innymi przez niego i przez jego kolegów te wybory nie odbyły się w terminie, chociaż przygotowania do tych wyborów zgodnie z prawem i z konstytucją musiały się odbyć. Tutaj opozycja rzeczywiście ma wiele na sumieniu. Dziękuję bardzo. Czy do dyspozycji państwa oczywiście będą pozostali goście, tak? Jest 30 sekund. Pan minister sobie jedzie, więc... Tak, tam mamy wiele ludzi do miejsca. Trzeba było rozkartać. Jak wjeżdżają.